Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Coś się pozmieniało, tak? Dużo się pozmieniało. Słuchajcie, partnerem dzisiejszego filmu jest Maono. Maono jest to mikrofon PD200X jego test recenzja będzie już niedługo na kanale, a dzisiaj podstawowym głównym tematem jest Ubuntu 24.10 Czyli najnowszy obunty, który pojawiło się wczoraj. Żeby sprzęt, zobaczycie to sobie dzisiaj. To, co zrobili w stosunku do bety, to jest nieba ziemia. To jest po prostu autentycznie nieba ziemia. Dodatkowo, słuchajcie, pokazywałem na, na kanale już, jak się miksuje na tym czymś. To jest G1 Neo Mixer. To jest mikser, który można połączyć ten mikrofon przez niego. Ja w tej chwili działam sobie na USB-C. Słyszycie normalny, nierobiony, nieobrabiany dźwięk puszczony jest bezpośrednio z USB-C, tak jak jest tutaj podłączony do OBS-a, nie ma żadnych filtrów, nie ma nic, więc to jest czysty jego dźwięk. Gorąco zapraszam na film. Na początku przydałoby się poświęcić troszeczkę czasu, jeżeli chodzi o, o nowości w tym systemie, bo ja pokazując Wam dzisiaj to na żywym sprzęcie, nie będę może dokładnie tych nowości wszystkich omawiał, tylko pokażę Wam jak to rzeczywiście na komputerze normalnym, stacjonarnym z NVIDIA sobie pracuje. Jak wiadomo w becie były problemy i to duże. Rzeczy te zostały wyeliminowane z filmem. Będą oczywiście informacje, znaczy linki do stron, gdzie będziecie mogli sobie doczytać, jak ktoś ma ochotę, Relay notes i inne tego rodzaju rzeczy. Ja to teraz zrobię dość pobieżnie. Zresztą. Ubuntu 24.10 to jest wydanie tak zwane przejściowe. One wspierane tylko przez 9 miesięcy, czyli wsparcie będzie do bodajże lipca 2025 roku. Co mamy nowego, to jest między innymi Kernel 6.11. Oczywiście dodaje nam tutaj obsługę dużo nowego sprzętu, różnego rodzaju zadaniach. Jest poprawiony ekstwórka, jest mocno, mocno przyspieszony. Nie znaczy to, że już wszystko się będzie elegancko szybko ładować, ale w wielu zadaniach może możecie odczuć dużą, dużą różnicę. Jasne: Przyszedł 11 coraz nowszy sprzęt, czy Intelowski, czy AMDK jest lepiej wspierany. Poza tym, to Ubuntu wprowadza dużo lepszą obsługę AMDków, procesorów AMD ogólnie, tak? Chodzi o Ryzeny. I starsze i nowsze mają poprawione tzw. pit State, czyli energooszczędność, oraz zrobili kwestie bezpieczeństwa. Jest tak zwane Ubuntu Center Security, to wam pokażę. GNOME 47. No, oczywiście to jest wydanie rocznicowe, czyli 20 lat Ubuntu. No i mamy tutaj, możemy sobie włączyć odpowiednie kolorki, dźwięki itd., itd. itd. A tak. na relay's, relays no, znajduje się na Ubuntu Discorsie. Tutaj macie wszystkie, wszystkie Feature'y zaznaczone, oznaczone Co, gdzie jest, jakie pakiety są Pozmieniane i tak dalej, tak Czyli Kernel, OpenSSL i tak dalej Netplan, czyli rzeczy odpowiedzialne za sieć Są także tutaj pozmieniane Od razu trzeba powiedzieć tak Że te rzeczy, które są tutaj One nie, nie, wrzu nie zostaną wrzucone Na do DLTS Czyli jeżeli macie Ubuntu 24.04 To te rzeczy, które tutaj są Nie dostaniecie ich te rzeczy, które tutaj są, po sprawdzeniu, przetestowaniu, pojawią się dopiero w 2026 roku w Ubuntu LTS, bo na tym to polega, tak? Dlatego jeżeli chcecie mieć nowe rzeczy, bardziej rozbudowane i tak dalej, ale uwaga, może być to niestabilne, no bo to, na tym to polega po prostu. To są wydania te zwane połówkowe, nie? To możecie sobie na tą wersję tutaj po prostu przejść, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, ja nie będę całego Relays Notes przeglądał. Poza tym po of oficjalną wersją Gnome y pojawia się jak najbardziej 12 bodajże podwersji tak zwanych smaków. Czyli Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu i Mate, Studio i tak dalej, jest naprawdę, naprawdę sporo. Dejty do tych rzeczy są jak najbardziej, chociaż niektóre, tak na przykład Mate, czy Ubuntu, czy Xubuntu nie są bardzo zmienione, bo to są desktopy, które raczej nie są mocno rozbijane. Zmian jest dużo w Ubuntu Studio, ja wam Ubuntu Studio pokażę. I od razu uwaga: przy Ubuntu Studio będziemy się bawić DaVinci Resolve 19. Smaków, które jeszcze postaram się pokazać, coś tu wymyślę, ale tak jak mówię, linki będą na dole. Pobieranie oczywiście, najbardziej Ubuntu, można sobie bezpłatnie to garnąć. Tak czy wersję serwerową, która również została mocno zmieniona czy wersja jakąś tam Core, tak, czyli tą budażę Core, to jest przeznaczona na urządzenia IoT, i coś takiego, wersję Cloud, albo, albo smakową. Wszystko jest, jest pod filmem, albo po prostu na stronie Koninkala, możecie sobie ten temat, że to powiem, ogarnąć. Żeby wam nie przedłużać, zapraszam na żeby sprzęt, zobaczycie jak to sobie pracuje. No i witam tutaj na pulpicie 2410 Ubuntu, mam nadzieję, że dobrze cały czas mówiłem. To, co, to, co was na pewno dziwi, co to, co to jest? Nie, to nie jest standardowe, buntu dodałem ten dodatek, rozszerzenie samemu, tutaj na ekranie się pojawi jak on się nazywa, bo zapomniałem po to, żeby wam parę funkcji tutaj pokazać między innymi to wygląda standardowo, tak ogólnie to co to co ja sobie pracowałem, powiedzmy od wczoraj na tym siedzę, bawię się, pograłem sobie też troszeczkę, naprawdę mam pozytywne wrażenia, autentycznie w porównaniu do bety to to jest przepaść całkowita, wiele razy już wam pokazywałem mniej więcej jak wyglądają tutaj ustawienia jeżeli chodzi o GNOME 47, czyli kolory akcentujące, które się można sobie tutaj pozmieniać, tak? I one dotyczą różnych aplikacji, znaczy różnych. Głównie doty dotyczy to aplikacji, które są tutaj tak zwanym GNOME Circle. Chodzi tutaj o aplikacje na przykład typu Snap i one będą przyjmowały ten akcent na przykład, tak jak widać sobie tutaj, tak? Że zmieniają nam się kolorki na ikonkach, kolory tutaj również jak najbardziej też. Tak jak wspominałem, jest możliwość włączenia tutaj proszą bardzo, tak włączenia kolorków, przynajmniej teoretycznie powinno się włączyć przy domyślnym białym. No, A propos Ubuntu starego, tak? czyli tej wersji starej, czwórki jeszcze, tak to więcej wygląda. Można sobie z repozytorium dograć dodatkowe tapetki, jest taka opcja najbardziej. Jeżeli chodzi o samo mówienie Gnome 47, mówiłem to już nieraz, ale postaram się teraz jeszcze na szybkości to ogarnąć. Tak jak mówię, od dłuższego czasu mam tutaj nową kartę 9.2.6.0, to jest Razer PCIe do, do Wi-Fi i Bluetooth. Jak najbardziej to mi tutaj bez problemu działa, jest podłączone. Teraz jest podłączony tylko po Wi-Fi. Działa sobie to bez problemu. Bluetooth również. Ja widać, mój głośnik tutaj jest działający. On normalnie sobie, krałem sobie na nim opóźnienie, jest minimalne, praktycznie w ogóle jest nieodczuwalne. Tak? Poprawiono tutaj, jak widać, również rzeczy, ponieważ tu się pojawiał dziwny ekran, taki 1024. Mimo tego, że teraz są sterowniki Nvidia zainstalowane, to jest też nowość de facto dla Obunciaka. Mamy tutaj dla Nvidia standardowo odpalone. Wayland, jest sesja X.Org, można ją sobie przełączyć, ale tutaj standardowo dla Nvidia się odpala i działa wszystko normalnie. Tutaj jak najbardziej jak widać jest OK do tego, co jest ciekawe. Sterowniki, zwróćcie uwagę, 560, czyli najnowsze możliwe, bym powiedział sterowniki tutaj dostajemy od kopa, tak. Wszystko jest instalowane automatycznie w instalatorze. Wybieramy sobie tam dodatkowe sterowniki, i to wszystko. Nie musimy robić tutaj nic dodatkowo. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy tak zwane tryby zasilania. Standardowo jest zrównoważone i tutaj, ja wiem, że jest błąd megaherców zamiast gigaherców, ale popatrzcie się, jak to się nam tutaj zachowuje. W tej chwili jest około 2 gigaherców. Trzeba to M na G zamienić i luz. A jak włączymy sobie oszczędzanie energii, to to zlatuje wtedy dużo, dużo niżej, tak jak mówię, są tutaj włączone p -y. ja tu mam procesor Ryzena 3600 i jak najbardziej on tutaj potrafi nawet do 800 Mhz sobie zejść. W trybie wydajności jest boost do 4, 3 bo da się GHz, bo tyle ten procesor mniej więcej nam chodzi. No, w każdym razie możemy sobie ustawiać tak jak chcemy, tutaj, jeżeli chodzi o wygląd pulpitu, i tak dalej, nic się nam nie zmieniło. No, wygląd standardowo to samo po zmianie tutaj lewo prawa, znaczy nie lewo prawo, tylko biały-czarny. Nic się już nam tutaj nie zabiesza, więc to też jest poprawione. Nie testowałem tego na ekranie dotykowym. Dodatkowo mamy tutaj plus taki, że jeżeli macie komputer albo czytnik, palca, tak, biometryczny, wiedziano, że tutaj są nowe wersje bibliotek Fprint i jeszcze tej drugiej odpowiedzialnej za czytniki. Więc teoretycznie może w tej chwili od tej wersji Ubuntu będzie wasz czytnik w laptopie obsługiwany. Wiadomo, na Linuxie jest to duży problem, ale. Deweloperzy mówią, że jest po prostu dużo lepiej. Drukarka jest gotowa, działająca. Ja tu mam wydruk zrobiony, proszę bardzo. Ubuntu jak najbardziej temat działa kolorowo, również sobie tutaj ładnie nam wydrukowało. Rzeczy ciekawych, które są tutaj dla wszystkich, którzy wkurza to ciągle klikanie między dwoma aplikacjami, tak? że trzeba jedno zaznaczyć. W każdym razie tutaj wskazywanie i klikanie mamy możliwość włączenia nie, klikania po najechaniu. Co to daje? Włączamy sobie tą funkcję. I po prostu prze, przejeżdżamy myszką i ona nam się może automatycznie tutaj aktywować. Jasne, że to opóźnienie możemy dać krótkie, czyli od razu. I wtedy mamy coś takiego. Nawet nie wiedziałem, że taki fajny efekt przy myszce się pokazuje albo długi sobie ustawiamy, tak jak ewentualnie chcemy, nie? To jest jedna, jedna z nowości. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, ja to wyłączę, będę mnie trochę denerwuje. Powiem tak, że ciężko mi się przyzwyczaić w tym gnomie do tych funkcji poprzestawianych, bo jest moc, jak ktoś już starszego gnoma, to się może trochę nawkurzać na dzień dobry, więc melisę, taką buteleczkę 0,25 polecam wypić, bo, bo naprawdę może być niezbyt lekko, bo te zmiany są i to są widoczne w stosunku do 46. Słuchajcie, tutaj w klawiaturze, jak sobie do, do, klikniemy na przykład na język polski, dodam jeszcze angielski. Moment, dodam sobie tutaj dodatkowy język astrujoną czy jakiś tam inne dziwne. W każdym razie, teoretycznie tutaj, jakbyśmy mieli więcej języków do wyboru, pewnie musiałbym się przelogować i tak dalej. To pojawi nam się mapa klawiatury tego systemu, przynajmniej powinna nam się pojawić. Mapa układu klawiatury, tak? Jak on mniej więcej nam tutaj wygląda, dlaczego się teraz nie pokazuje, nie mam pojęcia. W każdym razie wiem, że w becie to działało i wam to pokazywałem. Jestem tego pewien. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze, wróćmy sobie do kod online, nie będę tutaj robił, ale poprawione jest i Microsoft Account, czyli tam Microsoft Outlook, czy ja to się tam teraz nazywa te konta i 365 jest możliwość dodawania, tak widać, tych kontaktów, czytywania kalendarzy i dalej, To są nowe rzeczy. Poprawione są także tutaj webdawy, jeżeli o to chodzi. Więc tutaj, jak będziecie sobie tego używać, to jest do przodu. To samo przy dodawaniu ogólnie kąt Automatycznie, po wpisaniu naszego adresu e-mail są dodawane pozostałe rzeczy, czy tam SMTP, czy jakieś tam inne rzeczy, które są de facto potrzebne. To jest mocno tutaj poprawione. To samo, jeżeli chodzi o łączność, tutaj zewnętrzną, tak, łączymy się z zewnątrz do tego naszego pięknego systemu gdzie tutaj to ustawienie jest, czy zdalny pulpit, czy po, zdalny pulpit chyba to jest, tak? Jak sobie tutaj włączymy zdalne logowanie, to teoretycznie ta sesja, na którą się logujemy, ona staje się, jak, jak to powiedziano, że trwała. Co jest ta sesja trwała? Musicie dokładnie to doczytać. Bo ja tego nie za bardzo rozumiem, w sieciach nie siedzę, więc, więc to nie jest mój całkowicie temat. W każdym razie to powinno już ładnie, elegancko nam tutaj y, dużo lepiej działać. Informacje o kąpie, proszę bardzo, tak nam się to teraz prezentuje. Wayland 47 Gnomi, całą resztę tutaj macie y, po prostu przed sobą pokazaną. Wejdźmy tak? sobie do Nautilusa, bo to są kolejne duże zmiany. Jak widać przedtem w Gnomie 46 było to wszystko razem pomieszane. W tej chwili zrobiono trzy sekcje. Pierwsza sekcja jest zrobiona w ten sposób. Druga, gdzie są te nasze katalogi, i tak dalej, i tak dalej. I trzecia, z wszystkimi dyskami, które mamy zamontowane w systemie. Sieć została przesunięta tutaj. Już nie musimy dodawać tam gdzieś szukaj winnych, innych i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy na sieć i tu powinniśmy mieć od razu wszystkie nasze rzeczy podane. Adres jest podany, zobaczymy, czy się nam się powinien, bo ładnie podłączyć. Chyba, że to jest przez to, że po Wi-Fi mam połączony sprzęt, ale, ale ten... No właśnie, zobaczcie, włączyłem sobie przewodowe i nagle mi zaczęło działać. Widocznie mam tak dziwnie Wi-Fi skonfigurowane. W każdym razie, jak macie tutaj przewodówkę na przykład, nie trzeba tego wyszukiwać, bo jest automatycznie tutaj pokazane i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem, że mi to działa. Widocznie przez to, że ja mam tak router skonfigurowany, a nie inaczej. Zachowuje się to tak, a nie inaczej, nie? W każdym razie, tutaj temat bez problemu. Samba jest wykrywana, ogarniana, i naprawdę bardzo fajnie nam tutaj temat pracuje. Zobaczmy sobie na jakieś tutaj testowe rzeczy. Odpalamy. Nie można za OpenGL. Znowu jest ten kurczę błąd. Jest ten sam błąd. To co pomów... mówiłem w becie nie poprawiono tego. To może też być... może ktoś no pewnie będę musiał to zgłosić. Mianowicie odpalacie ten program wideo, tak i macie previdi, tak mi się przynajmniej wydaje. To nie działa program filmy, bo brakuje OpenGL-a. Może to jest kwestia również Waylanda. Teoretycznie tutaj druga playerka powinna być jakakolwiek, ale żadnej nie ma. Na 90% to jest problem między Ubuntu, Waylandem i NVIDIĄ. Na 100% to jest niestety kwestia tego. Więc jak macie Radeona albo, Radeona albo Intela, to pewnie będzie działać to normalnie. Ewentualnie jak używacie sesji X11. Jeżeli macie z tym problem, zainstalujcie VLC i będzie po, po temacie, tak? Ja może to się nam zmniejsza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czego jeszcze nie powiedziałem tutaj? Czego jeszcze tutaj nie powiedziałem? To, że można sobie teraz to ładnie edytować. Możemy sobie poprzesuwać dane rzeczy, czyli na przykład nie wiem, dodać tej kameras, tak? Możemy przesunąć sobie nową zakładeczkę, dodawać i tak dalej. To samo możemy to teraz usuwać bez najmniejszego problemu. Więc całkiem fajnie temat jest tutaj ogarnięty. Widzicie też się tutaj nam troszeczkę... Rzeczy pozmieniało. O programie pewnie 47. tak? Dokładnie, to jest wersja najnowsza. Aplikacje GNOME, które otwierają, załóżmy nam, nowe okienko, tak, czy jakieś okienko do wyboru, tak zwany selektor plików, mogą korzystać. Te aplikacje snapowe czy aplikacje stworzone przy GTK mogą otwierać zamiast tego okienka jakiegoś, nie wiem, ubogiego, tak. To można wykorzystywać tutaj do tego Nautilusa. To jest głównie sprawa dla deweloperów tych aplikacji, tak, żeby że jest możliwość wykorzystania czegoś takiego. Żebyśmy mieli podgląd miniaturek i innych takich rzeczy, żeby to wszystko bardziej było rozbudowane. Kwestia wyszukiwania również została poprawiona. Tu, jeżeli wyszukujemy, wyszukujemy w, w, w miejsca, które nie są indeksowane przez nas, pojawi się mała informacja. bodajże nawet coś takiego jak tutaj że właśnie nie są porządnie wyszukiwania, że może być spowolnione itd., dalej. że możemy dodać sobie ten dany katalog do, do tego wyszukiwania, tak, mechanizmu wyszukiwania. Sorry, zamotałem się trochę. Widać naprawdę fajnie nam się ten temat zachowuje. Jest w porządku. Teraz tak, jeżeli chodzi o sklep. Sklep został poprawiony, jest dużo lepiej niż było. Obsługuje w tej chwili Deby i Snapy jak najbardziej. Mamy tutaj nową zakładkę produktywność, bla, bla, bla i takie bla, bla, bla. Yy, dodatkowo tutaj jest wesoła sprawa, tak? Mianowicie, wiadomo, co tu się działo. No, działo się de facto dość dużo. Ostatnio pokazywałem, że był to problem. W tej chwili zróbmy sobie tak. Otworzymy Firefoxa i spróbujemy go zaktualizować. I teraz jak piszemy hasło, to pojawi nam się błąd, że dana aplikacja musi być zamknięta yy, do aktualizacji, tak? Czyli bierzemy, zamykamy go sobie. I zwróćcie teraz uwagę, jak ja dam aktualizację tutaj, że tu już nie ma czegoś takiego, jak było kiedyś, że znika nam ta ikonka i za chwilę się pojawia, tylko po tu się powinien pojawić pasek postępu. Popatrzcie się na to, widzicie? Leci pasek aktualizacji danego softu. Czyli jeżeli mamy kilkanaście programów na snapie opartych, to będziemy mieli informację, że one się aktualizują w tej chwili. No taki dodatek niby pierdola, jak to się mówi, ale jednak aktualizacja sklepu. Tego całego także została poprawiona. On się po prostu wyłącza i nam się restartuje, i jest ok. Zainstalowałem tutaj kilka programów dodatkowych. Jeżeli chodzi o SNAPa, również to nam działa. Z rzeczy dodatkowych, które mamy tutaj, to możemy sobie odinstalować daną aplikację. To są wszystkie snapy, jakie są w systemie. Czyli widzicie OBS-a, Firefoxa i tak dalej. Możemy sobie, już nie musimy przychodzić do zakładki danego programu, tylko po prostu możemy dać tutaj albo szczegóły, pokaż co, czym one są. I albo po prostu dajemy sobie odinstaluj, program zostanie odinstalowany. Mniej więcej z grubsza widzicie jak to się zachowuje i tak dalej. Przejdźmy do rzeczy bardziej, że tak powiem użytecznych. Tak. Odpalmy sobie tak, tak jak powiedziałem jest tutaj zainstalowany sterownik NVIDIA. Postawiłem sobie tak zwane CUDA Toolkit. To jest wymagane, żeby włączyć na przykład w Blenderze, czy w innych aplikacjach obsługę CUDA NVIDIA, czyli sprzętowe to dodatkowe programowanie, znaczy nie, wspomaganie, przepraszam, akcelerację programową, y, sprzętową i ona nam tutaj jak najbardziej działa. Proszę, kuda zainstalowane dla Nvidia, dla Ryzena, to samo jeżeli chodzi o Optix, to jest dla MDK akurat. No i tutaj dla Intela, akurat to są rzeczy, nie. W każdym razie to nam bez problemu tutaj działa. Przejdźmy sobie Cube, Cube Diorama, powinno nam się ładnie tutaj załadować. Co jest kurzające, słuchajcie, co jest kurzające, to to, że czasami, jeżeli dana aplikacja nie odpowiada, bo wykonuje jakąś czynność, po dwóch sekundach się pojawia okno Blender, aby okno czegoś tam nie odpowiada. No i zakończ, czekaj, czegoś takiego przedtem nie było. Widzicie, co się dzieje? To może bardzo mylić, myślę, że to jest zdecydowanie do poprawki, bo taki efekt nam się pojawia po dosłownie 2-3 sekundach, nie? Jak to jest na sightless tak zwane, odpalone w tej chwili. Czyli jest akcelerowane przez, przez yy, kartę, tak. No tu mi myszka wariuje, ale ogólnie widać, że działa mi to bez problemu ładnie, płynnie. Odpalę OBS-a w tej chwili jeszcze dodatkowo, żebyście zobaczyli, jak wygląda sprawa kodeków. No a potem pod koniec odpalimy sobie jeszcze trzy gierki. Tak na szybko przelecę trzy gry. Odpalmy sobie tutaj OBS-a. Popatrzcie się. No, nowy OBS, nowe możliwości dla Nvidia są dodane tutaj ogólnie. Teraz tak. Chcę udostępnić obraz, znaczy ekran, tak? Udostępniam ekran, tak, spoko, udostępnij. Oczywiście wszystko działa tutaj na Pipewire i tak jak powiedziałem, na Waylandzie nagrywanie także bez najmniejszego problemu nam tutaj leci na, na NVIDIA. tak? To sobie zamkniemy. Mogłem jeszcze tutaj omówić, a o czym prawie zapomniałem, to jest centrum zabezpieczeń. To jest bardzo fajna funkcja. Kojarzycie aplikacje, znaczy aplikacje, omawiałem ostatnio na kanale, mówiłem o Flat Seal na przykład, która opowiada nam za tak zwane pozwolenia dla aplikacji Flatpak, tak? Do czego mogą się stosować, co tam można im pozmieniać itd., itd., Tutaj w Ubuntu, jeżeli chodzi o Snapy, to aplikacji graficznej do tej pory nie było żadnej zarządzającej albo pomagającej zarządzać pozwoleniami tymi, tak? Zezwoleniami dla, dla Snapów. To się w tej chwili pojawiło. Jest to początkowa, początkowa wersja wprowadzona tego dopiero. Nie ma tutaj jakichś nie wiadomo rzeczy, ale temat działa. Na czym to polega? Nie, Firefox z Snapem, tak? Ja mam to teraz włączone i jeżeli będę chciał sobie ściągnąć jakikolwiek program i przechodzę na przykład sobie tutaj do pobierania, nie wiem, Gimpa z może mi tutaj wyskoczy powiadomienie, przynajmniej powinno, poparcie się, powiadomienie o zabezpieczeniach, że taka i taka aplikacja chce, znowu się to pojawia. No, to, to jest moim zdaniem przesada i to gruba, ale okej. Okay. Wyskakuje nam takie powiadomienie, że dana aplikacja chce zapisać coś na naszym komputerze do naszego pliku, katalogu home domowego, to jest chronione. No i możemy albo jeden plik, albo wszystko znając życie, to wszyscy będą dawać odczyt, zapis, zezwól na zawsze i tak dalej, wiadomo, że to jest mało bezpieczne ale może być to dla niektórych osób bardzo wkurzające, powiem tak możemy sobie ustawić, czy wszystkie pliki o danym rozszerzeniu czyli, nie wiem, SH, albo DB, albo cokolwiek innego, żeby były po prostu ten, tak, wykonywanie żeby od razu było nadawane i tak dalej i tak dalej, więc bardzo fajna rzecz to jest eksperymentalne, to się może jeszcze niezbyt dobrze spróbować ale myślę, że to jest naprawdę fajne, fajne, fajna rzecz. Program ten zostanie rozbudowywany, jest w ogóle powiedziane przez deweloperów, że oni to mocno rozbudują, że na tych takich prostej rzeczy, jak powiadomienie się nie skończy, będzie można dużo więcej rzeczy dla snapa po prostu ustawiać. W każdym razie możemy sobie tutaj te rzeczy poustawiać, tak? Reguły i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie. Fajne rzeczy, fajnie, że coś tylko wprowadzają, szkoda, że tak późno po prostu, no ale lepiej późno niż wcale, jak to się mówi, tak? A tutaj, aha, no monitor systemu się deczko zmienił, no ale tak jak mówię, pokazywałem wcześniej wam, że dodano tutaj między innymi, znaczy dysk, tak? Wyświetlenie, co nasz dysk robi w systemie, zapis i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie cała reszta zosta została to troszeczkę poprawiona. No taka jak mówię, no system zachowuje się całkiem, całkiem pozytywnie. No i to rozszerzonko naprawdę ma bardzo fajne, że te tak możliwości. To jest wersja eksperymentalna. no Raz mi się wyłożyła sama z siebie. Po prostu nie to, że gnom się wyłożył i tak dalej, tylko ta aplikacja. No to jest wczesna wersja po prostu. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze raz się pojawi jej nazwa. Chyba, że tutaj będzie jej nazwa Astra Monitor, dokładnie to jest Astra Monitor. Jakby możliwości ma sporo. Dobra, przejdźmy. przejdźmy. Steel postawiłem sobie, dlatego że mam tutaj Heroika. I się zrobimy zrobimy małe, małe problemy, jeżeli chodzi o dostęp do Heroika. Tak, Heroik nie mógł zapisywać w katalogu domowym, musiałem to po prostu pozmieniać. Dobra, jedziemy po kolei: trzy gierki. Pierwszy Ghost Wire Tokio. Widzimy się w grze. Jesteśmy w grze. I działa to bez problemu. Tak jak mówię, sobie tutaj trochę pociupałem. Żadnych jakichś dziwnych rzeczy nie znalazłem. Na, tutaj na żywy monitor, patrząc na żywy monitor po mojej prawej. Zero zwolnień, ze, zero czegokolwiek, tak. Tutaj spoko, można sobie pograć, tak jak mówię, ja pociupałem, trochę tutaj połaziłem, pobawiłem się. No i działa. Działa normalnie tak jak kiedyś na X11. Może uda mi się gdzieś tutaj wyżej wejść, chociaż nie wiem czy to jest za dobry pomysł. O, znalazłem kolegę, który mnie powinien transportnąć na górę. Chodźmy sobie na górę, wskoczymy, zobaczycie miasto od góry, proszę. Jak Widać działa. Nie wiem ile FPS-ów jest, ale płynność jest full naprawdę jak na tak starą kartę. I na taką gierkę, gra, która, która ma rok, to naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Dobra, widzimy się w następnej gierce, zapraszam. Kolejne, które tutaj mam, Kingdom Deliverance standardowo. Odpalamy i widzimy się w grze. Dobra, jestem w gierce tutaj jak tak w ogóle to dajcie znać jak ten mikrofon, dźwięk z tego mikrofonu Wam się podoba. Tak jak mówię, to nie idzie przez żaden interfejs, to jest USB-c w tej chwili bezpośrednio, bez żadnych filtrów, nie ma tu nic włączonego. To jest goły mikrofon po prostu odpalony. Proszę bardzo, ustawienia bardzo wysokie, jeszcze tutaj sobie zobaczcie. FPS-y wszystko widać, pull screen, No to lecimy, dajemy sobie kontynuuj. Nie mam tej odsłuchu żadnego, tak? Nie mam tutaj odsłuchu tego co się na kompie dzieje. Beee! No, jak to działa, to widać. Zasłuwa. Wayland nasz kochany Wayland z, z 560 ka nie jestem pewien czy stare 560 nie są przejściowe, nie dam głowy, nie chcę teraz kłamać i tak dalej. 550 były na pewno stabilne, czy 555 były beta? Nie pamiętam kurde. W każdym razie, dzień dobry panie koniu, dzień dobry, tak. Możecie sobie popatrzeć, ja tutaj będę patrzył na, na żywy screen, tak. To bajka, no jest naprawdę, nie ma się do czego tegess, tak, 60 fps'ów nam tutaj trzyma. Tu jeszcze sobie kawałek przejdziemy, no ale kurczę no. Obiecuję, obiecuję już kolejny miesiąc, przejdę dalej. Naprawdę ja to kurde przejdę dalej w końcu tylko muszę trochę oddechu złapać, tak? A z tym niestety tutaj jest jeszcze powiem problem. Dobra, lecimy next. Ostatni tytuł, który mam, tomb, tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Ja to lubię tak testować, bo po prostu jak ja to powtarzam, nie? Ja wiem jak co chodzi na danym, danej dystrybucji pingwinowej, którą testuję, tak? To, że nie ma karty graficznej, się nie ma co przejmować. I ja po prostu jestem w stanie potem sprawdzić, powiedzieć wam jaka jest różnica między jedną a drugą rzeczą. Bez DX12, bo to jest porażka całkowita. Wszystko najwyższe możliwe. Yy, dobra, odpalamy i widzimy się już w gierce. Tylko spokojnie. No i mamy Tomb Raidera. Akurat tu sobie doszedłem. Tu muszę tutorial znaleźć, bo już nie pamiętam, kurde, jak się to przechodziło. W każdym razie śmiga nam to bez najmniejszego problemu. No, możemy w sumie Larę usmażyć, aby było komuś mało. Smażymy! Łap! Wow. No Lara usmażona po family friendly kontencie, powiem to tak, się niestety zdarza. O, Aldep 4 nam działa bez problemu przy okazji. To tak dodatkowo. Słuchajcie, powiem tak, że naprawdę jest w porządku, tak jak sobie testowałem niektóre łączaki, czy to 24.04, bo tam różne dziwne rzeczy były, tak tutaj jest to naprawdę mocno poprawione. Zresztą co widać jak temat się tutaj zachowuje, to nie ma tego efektu jak w plaźmie ostatnio, że mi przycinało okienko, tylko tu naprawdę po prostu zasuwa nam temat normalnie sieć, wszystko ładnie tutaj de facto pracuje. Nie ma większych problemów. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że taki test, powiedzmy 24 godziny, to jest nic, tak? I że mogą tutaj różne inne dziwne rzeczy wyjść, bo mogą, oczywiście, że mogą, ale patrząc na to, co mamy tutaj, Weźmiemy sobie tak, kamerka na USB nam działa dzień dobry, dzień dobry tak jak widzicie wszystko naprawdę jest tutaj w porządku na no to co ja sobie testowałem, co ja używałem i tak dalej. To co było w becie to naprawdę to, to jest zupełnie inny system, pojęto w ten sposób. Myślę, że warto go sobie tutaj ogarnąć, gdyby ktoś miał taką de facto ochotę. Nie? Słuchajcie, kończymy. Kończymy. Bardzo proszę jeszcze raz dać znać, jak ten mikrofon brzmi. Dla Was, tak, głównie dla Was w komentarzach. Zdaję sobie sprawę, że on jest deczko ciszej, tam o 5-6 dB idzie wolniej, znaczy ciszej, ale tak jak powiedziałem, tu, tutaj, tak, tutaj o, Wam pokażę na tej kamerce. Słuchajcie, ma ono G1 mixer. Wielkie dzięki ono za podosłanie tego sprzętu. On jest u mnie, ja go używałem już nieraz i będzie używany, więc przez parę następnych filmów będziecie słyszeli mnie z tego mikrofonu i także podłączę ten mikserek. Recenzja oczywiście będzie tego sprzętu omówienie co jest dobrego i co złego, bo niestety jest złe, znaczy, no ma pewne rzeczy, które trzeba zwrócić uwagę, ewentualnie tak. Natomiast co do samego mikrofonu, no to widzicie, jak to brzmi, tak. No dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, na ja mikrofon za takie pieniądze. To, to naprawdę robi, robi robotę. I powtórzę jeszcze raz, tutaj nie ma żadnych filtrów, nie ma nic. Zaraz wam to pokażę jeszcze. Tak, na końcówkę macie tutaj OBS-a. Proszę bardzo, ja do Was tutaj nawijam. Ma ono mikrofon, mam nadzieję, że to widać. Filtry, jest tylko limiter, limiter na minus 6 dB, żebym przez steru nie robił, będę mówił e, blisko mikrofonu. Teraz mówię bardzo, bardzo blisko mikrofonu, tak. No, a tak to widzicie, jak to wygląda. Jak to się prezentuje, ustawienia, jego, ustawienia mikrofonu są standardowe. To tak jak mówię, będę to omawiał jeszcze bardziej. A jak się użyje jakiegoś dodatkowego czy interfejsu. Bo to jest oczywiście mikrofon na XLR, też, tak? Czy może już interfejsu, czy tego właśnie G1 Neo? Można to jeszcze bardziej troszeczkę podgłosić, żeby ten głos był taki TGS. Ale to już zobaczycie w recenzji tego. Kończymy na teraz, gdyby ktoś się pytał, to jest to OpenSUSE Leap 15.6, tak? XFC wersja. Dobra, dzięki za każde, za oglądnięcie. Dzięki za wsparcie. Dzięki panie Adamie za podesłanie tych dysków 2-4 terabajty. Jezus Christ, dziękuję Ci Panie bardzo. Dobrze, znaczy będą się spróbować, myślę w przyszłym tygodniu dopiero o nich powiem. Dziękuję no. za każde wsparcie, czy finansowe, czy paczkowe, które dajecie temu kanałowi. Naprawdę bardzo, bardzo dzięki. Jeszcze raz dziękuję Maono za podesłanie mikrofonu i tego miksera. No i co? Widzimy się w następnym filmie niedługo na kanale Świat Linuxa. Gorąco zapraszam.